Wszyscy z utęsknieniem wyglądają za okno, a tam, zamiast pięknej zielonej trawy, ciągle jeszcze biały puch. Nie zwalnia to jednak zawodników Akademii Kreatywnego Futbolu od intensywnej pracy. Ale nie ma tego złego. Młodzi piłkarze jeszcze szlifują elementy techniki. No, korzystamy jeszcze z tego, że tutaj mamy bardzo dobre warunki, bo staramy się, żeby było ciepło na hali. Już dzięki temu można różne dynamiczne rzeczy w treningu wykonać. Szczerze mówiąc, to przez tą kilkumiesięczną pracę chłopcy naprawdę zrobili duże postępy. I już praktycznie takie ćwiczenia w ścisłych formach dla tych starszych tutaj wdrażamy. Dzisiaj na przykład młodsza grupa z dwoma trenerami doskonaliła technikę podania. Starsza grupa przede wszystkim miała duży nacisk już na zwody, na kilka umiejętności potrzebnych w treningu pozycyjnym. Na końcu wykorzystywali to świetnie w grze. No i okazuje się, że można, że słuchają i ta wysoka indywidualizacja tutaj działa. Czym się, można powiedzieć, że te zajęcia, gdyby była wiosna, one by się czymś różniły, gdyby były zajęcia na trawie, niż tutaj na tej sztucznej trawie? Czy to jest jakby normalny trening, tylko no, warunki takie na boisku otwartym są inne, ale zajęcia, typ zajęć, rodzaj zajęć, poszczególne ćwiczenia są takie same? No przede wszystkim w tej chwili zaczniemy już wychodzić na naturalną nawierzchnię. Co to nam daje? Daje nam to przede wszystkim możliwość wykonywania większej gamy ćwiczeń, no bo wiadomo, tutaj jednak jest inny rodzaj obuwia, inny rodzaj nawierzchni powoduje też no, inną dynamikę piłki, inną prędkość tej piłki. Dla starszych chłopców jest to niezwykle ważne, dlatego że już w warunkach meczowych, w warunkach treningowych zwracamy uwagę na to, żeby odpowiednią intensywność tych ćwiczeń utrzymywać. Ćwiczenia świetnie, bo pokazujecie, oni coraz lepiej wykonują, a jak to później jest nawet w tych małych gierkach? Widać rzeczywiście ten progres, albo że oni je stosują, myślą o tym, żeby zastosować, czy myślą po prostu, żeby wbić piłkę do siatki? Samo jakby takie wdrożenie, zastosowanie już w użyciu danego ćwiczenia czy danej umiejętności, można powiedzieć, oczywiście zależne jest od stażu treningowego, od indywidualnych predyspozycji. W tej chwili w zależności oczywiście od grupy, tutaj chłopcy w wieku 9, 10, 11, 12 lat, dosyć dobrze im idzie wdrażanie już nabytych umiejętności gdzieś w ścisłej formie bez przeciwnika. Później w grze potrafią to zrobić, natomiast też oczywiście dobierane są pewne założenia tych gier, gdzie w odpowiedniej części są one przerywane, tak żeby ukierunkować już myślenie tutaj tych młodych piłkarzy na to, że no muszą używać, bo nie mają innego wyboru, tego co nauczyli się we wcześniejszej części treningu.